Cieszymy się z tego, bo to tak, to jest duży sukces, a to, że robimy to trzeci raz z rzędu, jesteśmy w finale i pokazujemy się jako drużyna i zawodnicy cały czas przypominają wszystkim w Polsce, że oni tutaj dobrze grają i tutaj jest dobre szkolenie, to fajnie. Czy doszło już do nas? Nie ukrywam, że ja dzisiaj odpoczywam, bo był bardzo trudny wyjazd. Bardzo emocjonujące gry, także dochodzimy do siebie. 5 meczów codziennie to jest duże obciążenie, a poza tym kalendarz mieliśmy taki, że czwartek bardzo trudny mecz z Gakiem, piątek trudny mecz z Flotą, który trzeba było wygrać i on tak naprawdę do końca, mimo że się skończyło plus 20, ale on w połowie chyba czwartej kwarty było 10 i mecz był cały czas otwarty. Sobotni półfinał to wiadomo jak wyglądał i niedzielny finał. Bardzo intensywny turniej i przy okazji też powiem, że po prostu nam wczoraj trochę zabrakło sił i to było widać. Ja jeszcze bym się zatrzymał przy jednym z tych spotkań, przy meczu sobotnim, meczu półfinałowym ze Śląskiem Wrocław. Nie ma co ukrywać, też drużyna bardzo mocna, drużyna, która przez większość tego spotkania prowadziła, ba, nawet 24 punktami w pewnym momencie pod koniec trzeciej kwarty, w drugiej części może tej trzeciej kwarty, będąc precyzyjnym. Co tam się wydarzyło pod koniec trzeciej kwarty i w czwartej odsłonie spotkania, że byliście w stanie odrobić te straty i to z nawiązką? Jak pan to definiuje po czasie? Powiedziałem wczoraj, że jak są cztery wyrównane drużyny już w stawce, to jest trochę szczęścia, to jest dyspozycja dnia i na następny dzień mogło być odwrotnie, ale to, że byliśmy wyrównanymi zespołami, to właśnie pokazał ten mecz, że były fale, ale były fale w obie strony. I tak, Śląsk to jest dobra drużyna, bo tam chociażby Szymon Nowicki, który wrócił z Hiszpanii po Mistrzostwach Europy, po Mistrzostwach Świata i mnóstwo innych zawodników, którzy trzymali tą drużynę. A co się stało? Znaczy, ci nasi zawodnicy pokazali, że mają charakter, a do sportu charakter jest niezbędny, muszą być cechy wolicjonalne, muszą być cechy motoryczne, sprawność ogólna, musi być technika, musi być taktyka, ale bez charakteru to by się nie udało. Ta nasza czwórka rzeczywiście była wiodąca. Jonasz Kluj, Rafał Szpakowski, Janek Nowicki i Iwo Bagant. Natomiast w sobotę takim ważnym zawodnikiem z ławki był Kuba Kołodziński. Bo w tym takim trudnym meczu to ja na niego postawiłem i z nim w 20 minut na placu byliśmy na plus 28. To jest niesamowity wynik, zresztą ja mam do niego ogromne zaufanie i on to już nie raz pokazał w tym sezonie, że warto na niego stawiać. Także bardzo się cieszę, że ja na niego postawiłem, on mi to oddał. Z tego się cieszę. A co do doświadczenia naszych zawodników i łapania już doświadczenia w pierwszej lidze, no to jest właśnie ten nasz przepis na sukces, jak ja to mówię, bo my byśmy tego nie zrobili, tego sukcesu i w poprzednim roku, i dwa lata temu, gdyby nie współpraca z pierwszą ligą, bo ten sukces, tak samo jak mój, to jest też trenera Szurka, bo tam część zawodników tych wiodących trenuje z pierwszą ligą. Ja mam z kolei okazję pociągnąć do zespołu U19, druga liga chłopaków z U17 i tak sobie nawzajem pomagamy. Stawiamy im, podnosimy im poprzeczkę, stawiamy im wysokie cele i jak widać, to się sprawdza.